Kiedy słyszę, jak ktoś mówi, że to najpiękniejsze miejsce na ziemi, mogę tylko doradzić mocne walnięcie się głową w mur. Witam w Ostrostomili ze Pilchowic, gmina Pilchowice. Dzisiaj 2 tygodnie pauzy i już je. Trochę niewyspany, trochę zmęczony, no ale chcę dalej kludzić do Wosterajzy. Na razie byda som kręcił, no baba z bajtlem, to na razie nie ma dobro idejo. Tukajoje na landkarcie było zaznaczone jako Ring. No, Pilchowice były kiedyś miastem, ale jak widzicie, no nie bardzo, to jest jakiś Ring. Pilchowice to gmina wiejsko-okresu grywickiego, w której kwateruje ponad 11 tauzynów personów. Do gminy przynależą Pilchowice, zusammen z Dolną Wsią i Wielepolem, Nieborowsko-Kuźnia, Leboszowice, Nieborowice, Stanica, Wilczo i Żernica. Wieś Pilchowice ma ponad 3000 mieszkańców. Lokacja dorfu była po 1281 roku. Prawa miejskie Pilchowice dostały przed 1561, wygasły one w 1747 roku. W cenzusie wszechobecnym z 2011 roku 26% personów kwatrujących w okresie gdywickim zadeklarowało śląską narodowość. W Abstimungu z 20 marca 1921 roku 60% pomieszkańców dorfów dzisiejszej gminy Pilchowice welowało za Polską. No ale we samym Pilchowic za Niemcami welowało 63% personów. Wsie te łokrą Wilczy zostały wyrajne. Gmina leży kole 40 km na zachód od Katowic. No i tutaj mamy bardziej takie centrum, taki ring można by powiedzieć, choć to richtig nie ma ring, stare kamienice obok lazaretu, no i kościół. Kościół nieskoro barokowy z 1780 roku, ale pierwsza parafia była tu już w 1335 roku. Kościół dzisiaj pod wezwaniem Ścięcio Jona Chrzciciela. Niestety jest zawrzyty, a obok kościoła mamy fajnisty kirchhof, kaj możemy obejrzeć takie fajniste śląskie familijne miana, no i stare graby też. Tutaj zarostki przy kościele mamy platy. Platy z Dynkmala, który był tu od 1926 roku, zniszczony od Sowietów w 1945 roku. Platy upamiętniają, a Dynkmal upamiętniał persony, które poginęły w I wojnie światowej, lata 1914-1918. Co to są za persony? No, Gemeinde Pilchowice, gmina Pilchowice, Niederdorf i Leboszowice. Największą atrakcją we Pilchowicach i też najstrokszym budynkiem jest lazaret świętego Józefa. Lazaret niemocy płucnych. A powstał on w 1814 roku w stylu neogotyckim. Fundatorem był Anton Wenzel z Rybnika. Na początku mógł przyjąć 24 niemocnych. W połowie XIX stulecia doktor Julius Roger, nadworny doktor księcia Raciborskiego, o którym żegodał też łońskiego tajlika, poszerzył ten lazaret do 50 prykolów. Wtedy też dobudowano kaplica, kaj znajduje się obraz świętej Anny, podarowany od Piusa IX papieża, a pochodził on ze zbiorów watykańskich. W 1879 roku dobudowano 2 boczne skrzydła i dynkmal świętego Józefa nad głównym wchodem. Reskirowali tutaj bonifratrzy, no ale o tym nie skorzej se pogodomy, bo to był i lazaryt, i klauster, tak to było budowane. Dzisiaj lazaryt może przyjąć 104 niemocnych, 105, wybaczcie. A my są teraz tu w takim parku, w lazarycie. Lazaryt mamy tam. Tu jest cicho, nie ma alarma, fajnie się nagrywa. A idziemy ku
Friedhofowi. Ja, tu mamy fajnisty park i Friedhof i Zarudzki tam się widzimy i błogosławimy. Nie ma często tak, że przy Krankenhausie na jednym placu mamy Friedhof. No, tutaj mamy i to jest taki plac pamięci. Trochę to jest tu poniszczone, no ale dbają po leku i wydobywają te graby. W Obonifratrach to zakon założony w XVI stuleciu w Hiszpanii. Założył go Jan Boży. Co to oznacza? Bonus i frater. Bonus to dobry, frater to brat po łacinie. A to były takie dobre bracio z przeznaczeniem do leczenia. Oni znali się na chorobach, na niemocach i leczyli. No i tak było tutaj. W 1794 roku już tutaj przybyli ze Breslau. No i byli tu aż do II wojny światowej. Po II wojnie światowej zostało ich tu trzech, a w 1952 roku sekularyzowano ten klauster. W 2001 chciano jeszcze otworzyć, no ale się nie udało. Tutaj Bonifratry jeszcze przybyły. No, w Katowicach, Bogucicach było inaczej. Tam udało się przejąć lazaryt i tam mamy klauster i lazaryt Bonifratrów. Dobra, co mamy tutaj na tym cmentarzu? Krzyż centralnie, no ale to jest fest ciekawe, bo to jest też grab. Grab fest zasłużonego Bonifratra doktora, mianowanego pilchowskim doktorem, Clemens Gilsman, takim gotykiem szlajbnięte. Dynkmal jest zrobiony w Breslau. No i tu mamy jeszcze tabula. Tabula z zemianami pochowanych tutaj braciów, ojców, Bonifratrów. Ja P to mamy pater, F frater. Ja roztomajte miana. No i obejrzyjcie to. Janski, ja widać. Janski, roztomajcie można to Janski, Wajdochowski. Tak, no i prawdopodobnie to się czyta. No i tak w moim familijnym mianie Handy, no niektórzy go dają, że to czytać tak jak normalnie Handy. Niektórzy Handy. To jest staroczesko litera, która była też używana na Śląsku w zopisie. No i tu właśnie mamy ten bajszwil. I to jest taką, można powiedzieć, richty śląsku litera. We czeskim już tego nie ma, bo dzisiejszy czeski to otworzony ze około praskich godek, godka czesko, ja to na nowo jakby zmajstrowane. Ta staroczesko godka była inkszo i miała inksze litery. Tu mono widać takie wyblakłe, były oryginalnie to było inaczej. Kiedy oni umrzyli chyba, bo tu mamy daty i jako funkcję też pełnili. Niektórzy co byli przeorem, tak dalej. Tu mamy jeszcze jakąś tabula. To jest naprawdę fajniste i chcą zadbać o to. Kto tu jeszcze był chowany? No, ci, którzy tutaj pomrzyli, niemocni, a były też roztomajte epidemie. I tu mamy fez wiadomo. O, trzeba dać pozór pod szłapami. O, Hirschwet in Frieden Gottes Agnes Ludmila Till. Ona narodziła się we Rozdzieniu. Powiat katowski to był, jeszcze wtedy to nie było we Katowicach. No, jeszcze nie było chyba miasta Katowice, bo we którym roku to jest ciężko oczyfrować. Chyba 1895 to już było. Było, no, ale Rozdzień był do Szopienic, do gminy Szopienice. Już wtedy, jeśli się nie mylę, nie we Katowicach. Bez to kraj z Katowic. Kaj umrzyła? Gleiwitz. W 1935 roku. Czemu tutaj je pochowano? No i prawdopodobnie fez się zasłużyła do Bonifratrów, do klausztoru, do tego klasztoru, albo też do lazarytu, bo na Zichertu nie umrzyła. Baby przyjmowano tutaj dopiero w 1992 roku, to już za nowych czasów, kiedy tu już nie było, nie ma Bonifratrów. Oni już tu nie leczą. Ja.
Czemu nie leczono tutaj babów? No, tak było była ideą. To były zakonniki, a i one leczyły ino chopów. Tam jeszcze mamy jakiś taki grab Emanuel Szitko. Użył w 1924 roku. No i mamy jeszcze jeden grab. Konstanty Damrot. To już jest czwarty Dynkmal, czwarty grab. O, tak, co by było lepiej widać. Kim on był? To był wielebny rektor, pisarz, poeta, polski działacz na Górnym Śląsku. No cóż, mamy tu polskie szlajfki. On jest czczony od Polaków. Ten Dynkmal, ten grab jest odnowiony. On umrzył tutaj w 1895 roku w tym lazarycie, bo był niemocny. Tutaj przy Krankenhausie i przy kościele mamy taki plakat. Widać, że fez mają wezocy Korfantego i chcą udowodnić polsko-śląska. I co jeszcze ciekawego, herb Rzeczpospolitej Trojga Nacyjów Legion EU. Nie wiem, czemu tam na landkarcie go dali, co tam je ring. No, chyba tu je ring, jak już co. No dobre, no ale sobie przed gminnym amtem, no a to dopiero od 70-tych lat, kiedy Pilchowice stały się gminą. A co było przodziej? Pałac. W 18 stuleciu powstał, przebudowany w 19 stuleciu. W 45 roku była tu szkoła, budynek trochę poniszczono. No a pierwszy zomek istniał tu już być może na zaczątku średnich stoleciów. Ten murowany we 15, ten jakże go dał we 18, no ale pierwszy murowany być może we 15 stoleciu tu stał. Ośrodek pomocy społecznej do bajtlów i młodzieży kludzony od ojców kamilianów. Myślę, że to są zabudowania, które przynależały kiedyś do pałacu. Tak łaża po tych Pilchowicach i co chwila coś ich fajnistego. Pensjonat Fürstenhof. Tutaj mamy tabula zaś, już keroś ze kolei. No i teraz tego tu je, we samych Pilchowicach, we samym Dorfie. Ja nie godą o gminie. Ja wam wszystkiego nie pokorza. Richtig to je fascynująco wieś. Wrócą po leku i chcę wam pokazać, co tutaj przy kościele. Tu my już byli, no ale o. 1780 rok, Farno szkoła. W Pilchowicach mamy trzy kirchhofy przy kościele, przy lazarycie, no i tutaj. I ogodą u samym Dorfie, nie o gminie. Ja tutaj przy glajzach ze Klejbanki. I co mamy tutaj? Po co my tu szli? Skuli tego. Dynkmal ku zocy poległych we II wojnie światowej. Był ku zocy poległych we I wojnie światowej i teroski we II. Poległych i internowanych. Pieronie, wiele tu idzie odkryć. Jeszcze nie ida z tego kirchhofa. Co tutaj mamy? Bonifratrów. Toż nie wszyscy, nie wszystkie bonifratry były pochowane tam. No, mamy tutaj stare graby. To ono jeszcze będzie przez 45 rokiem. O, tutaj ja. Tu. Zniszczone. Na Zicher to są też bonifratry. I tutaj w to Augustyn Wieczorek. Umrzył w 67 roku. W 63 mamy zaś tutaj. 53 i 84 ostatni bonifrater Baltazar Dziuba. To jest miano zakonne. Oni zmieniają, Moska zakonników zmienia pomienio. No ale to nie o to się rozchodzi. Czyli czterech, a nie trzech zostało. Kajło nie byli. Kej sekularyzowano ich klauster. Myślę, że kaś przy parafii pomagali. Nie wiem, albo w tym ośrodku kamilianów. Rzeknijcie, szrajbnijcie, jak to było. No i mamy siostry zakonne, bo tu chyba były służebniczki, które służyły w tym lazarycie. Kej tych bonifratrów. Bonifratrom podziękowano, można powiedzieć. 86 rok, no ale mamy tu już 19 rok. Ja ich już tu nie ma. Nie wiem genau od kiedy, no ale były, w lazarycie posługiwały. Tu mamy niemiecki grab. Mamy z jednej zajty tych, którzy polegli, a z drugiej zajty w 39
powstańcom śląskim no, powinno być polskim. Nadzieja, że kiedyś to się pomieni, co będą mianować te trefienie richtig tak, jak się to powinno mianować. Roztomili, wyjaśniła się z tą ulicą Rynek. No, jojada po ulicy Rynek i tak to wygląda. No, obejrzyjcie, jakie fajniste łony tu są. Deszcz je, burza je. No, musimy zrobić pauza. We Pilchowicach mieszko Szczepun Twardoch. Kto nie zna Twardocha? Chodzę się do godziny. Narodził się we Knurowie 23 grudnia 1979 roku w Lazarycie. Jego ojcowie mieszkali wtedy we Gierałtowicach, ale Teroski mieszko tutaj. Twardoch to największy śląski pisarz XXI stulecia. Jeden z największych pisarzy polsko-gotkowych, znanych nino, na Śląsku nino, we Polsce, ale i w Europie, i w świecie. Jego obuchy są tłumaczone na rozmaite gotki. Nie polski pisarz, ino polsko-gotkowy, śląski pisarz. On sam robi haja, kiedy ktoś szrajbnie, że on je polski pisarz. Nie, on dodał o sobie, joje Ślązok, nie Polo, nie Niemiec. I fest to podkreślił. Fest hajo się o Śląsko narodowość. Było Śląsko identyfikacyjne. Ja prosto mieli była taką ideą, żeby się trafić. Pora miesięcy do zatku w Katowicach na torgach buchu trafił się ze Twardochem. Podpisał mi jego buchy. Zaraz jeszcze u nich pozdrawiamy. No ale ja się pytam i godom, że on taki kanał i tak dalej, on godom mało się, co by się dzieje. Ja godom, ale co, jego tu nie ma we Pilchowicach i tak dalej, tylko to nie, no mieszko tu, no to mógł szajbnąć na niego. No, tak, że się zastanawiał, szajbnąć, nie szajbnąć, trafić się, nie trafić. Ja już on, na początku nie było rot, a godom, ale nie wiadomo. No i w końcu na tym stanęło, że nic nie szajbnął. No. I mono i tak by się nie udało trafić, bo on już tam jeździ na Ukrainę, pomogło tam we wojnie, zbiero, rozmaite błony, a też o dwa tygodnie nie nagrował filmu. Teraz nie wiem jak nagrywać, to musieli na takim statywie. No, po prostu mieli abonirujcie, co by było więcej widzów. Wtedy mono i są bardzo. Jedzie rot się trafić i pozostawiać. Nie ma Twardocha. Ono i dobrze, bo więcej możemy o nim pogadać z mojej perspektywy. A też film by był za długi. I jeszcze jeden bajszpil, bo niektórzy go dają, no Twardoch pisze w sumie ino po polsku. No ale to nie oznacza, że je polokiem. Joseph Konrad Korzeniowski też pisał ino po angielsku, a nie był Anglikiem, ino polokiem. Tak samo Twardoch, mimo że pisze po polsku, to nie ma Polok, ino Ślązok. A co Twardoch szrajbnął na Facebooku? No on też tam pisze po polsku. Po tym jak Sąd Najwyższy w 2013 roku powiedział, śląskiej nacji nie ma. I odmówił uznaniu Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej za to stowarzyszenie, za ta ferajna, jakbyśmy powiedzieli. Twardoch się fest znerwował i szrajbnął. Kilkaset tysięcy ludzi zasadniczo myli się w kwestii własnej tożsamości etnicznej. Sędzia z Warszawy wie lepiej, bo tak go w szkole nauczyli. Pierdol się Polsko. W skuli tych ostatnich dwóch słów wulgaryzmu prawnik ze Poznania podał Twardocha do prokuratury. Niektóre Ślązoki wywieszają polskie fany też, i śląsko, i polsko, i na 11 listopada, i na 3 maja. Niektórzy go dają, nie można tak robić, to nie ma wtedy Ślązok. Dopiero nie, muszę się tu tak trochę kryć, bo deszcz spadł i na mobilniok mi zalało, i tu kamera też mam pod takim onym. Ja w deszczu je, pierońsko pogoda. Dobre, co szrajbnął Twardoch? We 2019 roku na 11 listopada na Facebooku, to jest fragment, kiedy dotyczy Śląska. Nie świętuję 11 listopada, nie wywieszam polskiej flagi,
wywieszałbym nawet dwie, polską i śląską, gdyby Rzeczpospolita Polska otoczyła swoją największą mniejszość etniczną opieką i szacunkiem, gdyby nie odmawiała nam konsekwentnie tych podstawowych praw, które mają na przykład Kaszubi. Niepodległa Polska nie dała Ślązakom i Górnemu Śląskowi nic dobrego. Część Śląska przyłączyła wbrew wynikom demokratycznego plebiscytu. Złamała wiele, jeśli nie wszystkie, ze złożonych nam obietnic. I od 100 bez mała lat darzy nas głównie pogardą, niszcząc świadomie i przez zaniedbania naszą tożsamość i język. Naszymi zasobami naturalnymi gospodarując tak, jak gospodaruje się w koloniach. Dlatego to nie moje święto. Czy kiedyś stanie się moim? Tego nie wiem. To zależy od Rzeczpospolitej i jej polityki. I jeszcze jedno, Roztomili, co inkszego. Co powiedział Twardoch dla Onetu, kiedy godał ze Emilią padał we 2020 roku? O Śląsku, tak powiedział. Nie mam w ogóle nabożnego stosunku do Śląska. Kiedy słyszę, jak ktoś mówi, że to najpiękniejsze miejsce na ziemi, mogę tylko doradzić mocne walnięcie się głową w mur. Nie potrafię być kimś, kto sławi uroki śląskiej ziemi albo przekonuje, że są tu nie tylko kopalnie, ale też lasy i pałacyki. Pieronieturzek się musiał schronić w takiej laubie. Ja, widać mnie dobrze, bo fest padł. Teraz literatura Twardocha, no bo to jest te clue programu. Pisze książki po polsku, no ale po śląsku, no nie wszystkie. No ale co przede wszystkim, mamy tutaj Drach i Pokora. To są najlepsze książki Twardocha. Pierwszy buch, Drach. Drach, kiedy szrajbnął w 2014 roku. Tu mamy edycję o śląsko, bo Drach i Pokora są przetłumaczone na śląski od Grzegorza Kulika. Ja mam tu po śląsku Dracha, a po polsku Pokory. Ja. Drach we 2014 roku. No, kaj się dzieje akcja? No tutaj, pomiędzy Rybnikiem a Gliwicami. Tutaj we gminie Pilchowice też. No i to jest takie przeplatane. W jednym rozdziale czasem akcja roz się toczy nawet na jednej kartce. We 19 a roz 21 stoleciu. Między 19 a 21 stoleciem się toczą akcje. Nawet niekiedy 1241 rok wspomina takie roztomajte łone. 1906, 1918. Jest to fest dobro powieść. O, tutaj. Obejrzyjcie. Od 1921 do 2014. Myślę, że Twardoch kiedyś dostanie Nobla. No, tak by było najlepiej. To by był nasz śląski chłop, który Nobla dostał. No już niektórzy myśleli, że jak Tokarczuk dostanie Nobla, wtedy co właśnie Tokarczuk dostała, to będzie to Twardoch. Myślę, że dalszy pisarz, kiedy pisze po polsku, nie Polok, na Ślązok, no ale pisze po polsku, to będzie Twardoch, bo on fest na to zasługuje. Bo mamy chyba ino jednego śląskiego pisarza, Hauptmana, kiedy dostał Nobla. No i Pokora. Pokora to jest powieść ze 2020 roku. Sam Twardoch powiedział, że jego najlepszą. Kaj się dzieje akcja? No tutaj gmina Pilchowice, Pilchowic, Nieborowic, Deutsche Zernic, główny bohater Alois Pokora, akcja, kaj się jeszcze toczy, no we Berlinie też, rewolucjo. Są czasy po I wojnie światowej, wojna polsko-niemiecko potem, czyli powstania polskie na Śląsku, Śląsko-wojna domowo, polsko-ekstra-operacjo militarno na Górnym Śląsku, tak by to można powiedzieć. Ja, Twardoch pisze jak było. On pisze ze śląskiej perspektywy, nie z polskiej perspektywy. Toż richtig werci się przeczytać te buchy. Dobrze, że on to pisze, bo i w Polsce, bo Poloki to też czytają, on otwiera Polokom ślepia. Poloki wiedzą dzięki niemu, jak to richtig na Śląsku jest. Co jeszcze? Hołot we 2022 roku nie czytał, że to nie ma o Śląsku, ale o Ślązoku. No, można powiedzieć, kiedy citnął ze lagru we Sowietach, we Sowieckim Sojuszu. Akcja toczy się na północy Skandynawii, no ale
No, muszę jeszcze to przeczytać. Monodramat Byk z 2022 roku. Burzech, można też kupić Buch. Robert Talarczyk. Fest dobrze. Gro, naprawdę polecam też. Richtig. To jest dobre i tak jak my go dali tu też z Kohutem kiedyś przy Taliku o Rybniku. Kohut chce wystawić to we Brukseli, jeśli będzie wybrany na drugą kadencję. Naprawdę, ja, śląska kultura jest wysoko. Buchy po śląsku, o śląsku. Teatr po śląsku. Ja, rozwijamy się po prostu. Czytajcie Twardocha, przyszłego noblisty. Sumy we stanicy, Fes Starowieś. W 1134 roku je uzmiankowano na landkarcie czeskiej. Co nie skorzej, kościół drzewiany stanął tu już kole 1200 roku. W 13 stuleciu wieś przynależała do ruckich cystersów. Ten kościół świętego Martina, który mamy tam za mną, to jest kościół nieskoro barokowy ze lat 1804. No i tutaj przy kościele świętego Martina zaś mamy dynkmal. Kuzocy tych, którzy polegli we wojnach i byli internowani. Co jeszcze? Są tu takie obrzędy jak fakle. We Wielki Czwartek idzie się ze faklami, czyli tymi pochodniami i szuka się w polu Jezusa. Ja, to są te, to jest ten folklor śląski. Nie wiem, eli jeszcze kajś to je, eli to je właśnie ino tutaj we stanie. Tak pierwszy raz słysza właśnie coś ich takiego. Co jeszcze mamy we stanicy? Klajbanka, glajzy. Od 1899 roku to tutaj funguje jako tajla klajbanki, całkiej sieci, która krudziła ze Bojten aż do Markowic. Obejrzyjcie tu. Tu teraz ktoś mieszka. No, ale mamy szrajbunek stanicę. A pod spodkiem mamy po niemiecku stanic. Widzimy te S i Z. Do 91 do 1991 roku to tutaj fungowało. No a od niedawna funkuje zaś, bo jest to tajla strasy krajbankowej Gleiwitz-Trynek, a czy kiedyś to było Gleiwitz-Trynek, Rudy-Ratibor. A dzisiaj mamy Rudy Stanica. Tu mamy końcowo sztela, ja. Obejrzyjcie, tam je porośnięte trową. No tutaj przepinają dam w maszyny i jadą na azot do Rudów. Ja kiedyś jechał taką klajbanką właśnie tutaj też, no ale chyba do tej szczeli, do tej szczele, że nie dotor i no jakąś inkrą strasą. No ja, kiedyś było mocka tego, całko sieć, aż ze Bojten, czyli we Bytomiu, też to dali je. We Pilchowicach, no też to było, tak jak że godu tam glajzy i tak dalej, ale tam ta szczela nie fajnie wyglądała i tam już to nie funguje. Dotarliśmy do Laboszowic. Mieliśmy tu iść na młyn, przy którym bawił się Twardoch. Jak żech przeczytał, no ale nie wiem, kaj on gnał je. Godają tu jakimś młynie na Kaziorze, coś takiego. I no on je tam w lesie, 3 kilometry jakoś trzeba iść. Nie wiem, eli to je to. A poza tym je pogoda taką, jako je. Za to mam dla was kunie, obejrzyjcie ja. Kunie, wieś, fajniście to wygląda. Laboszowice. A, wieś. Zmiankowano po raz pierwszy w 15 stuleciu. Na tle inkszych wsiów, no to nie ma aż tako staro. Żernica, Deutsch Zernic. Rostomajte te miana były, słuchajcie, bo wieś założyły niemieckie kolonisty w 1150 roku, a lokowano ją w 1246, choć tutaj mamy szrajbnięte, że w 1279 chyba, no ją przeczytał inaczej. Od 1283 do 1810 wieś była w posiadaniu ruckich cysterców. Co tu mamy? Krzyż.
krzyż i co? Mamy szrajbunek niemiecki i nałożony na to szrajbunek polski. No, dziwnie to tak dziwacznie porobione. Mogli to ustawić w oryginale. No, nie podoba mi się to. Jak coś jest oryginalne, to oryginalnie. Jak jest polski szrajbunek oryginalnie, ustawmy polski. Jak jest niemiecki szrajbunek oryginalnie, ustawmy niemiecki. Dobra, słuchajcie, bo mocka tu można było go dać. Tukej, 100 lot do zatku, mało wiela, narodził się upał od Szczepuna Twardocha. No i kaś ten dom, kaś ta jego chałupa je. Ostatnio jak pora lot do zatku jeszcze wywiadu udzielał, to chyba było do Onetu, to godął, że jeszcze żyje. Nie wiadomo, Eli dali. Słuchajcie, właśnie to są te wszystkie place, a my idziemy tam. Kościół drzewiany. Pierwszy kościół we Żernicy stanął ponoć już we 12 stoleciu. Pierwsza zmianka to jest 1200 rok, no ale przychodzi już na Zicherbou. Zniszczony podczas wojen husyckich we 15 stoleciu, ten kościół pochodzi z 1661 roku. Ufundował go opat cysterski ze Rudów. Turm je przodzi postawiony, bo już w 1518 roku. Ten kościół po leku był za mały i w 1970 roku stanął nowy kościół. Obejrzyjcie jaki. Co to jest? Ten kościół jest zaadoptowany ze starej cysterskiej stodoły. I no, taki turm dobudowany. No i funguje do dzisiaj. No jest trochę większy od tego. We kościele no i przód posługiwały cystersy. To aż do 1822 roku. To ze Rudów, ja. Do 1950 nie skorzej Einfachowi Wielebni, a od 1950 do dzisiaj misjonarze świętej familii. No i tutaj mamy tabula po polsku i po niemiecku. Z tym kościołem związany jest też ksiądz Stawinoga. Występuje on we Drachu Twardocha. Posługiwał tu za czasów I wojny światowej i II, no ale nie do końca, bo do 1942 roku. Był on prześladowany od niemieckiego reskirunka, skuli tego, że no, godął to, co myśli i zrezygnował z Kisztego ze posługi w 1942 roku. W 1907 roku Ur-Upa od Szczepuna Twardocha, Anton Draga, hajtnął się po raz drugi. Po tym jak umrzyła jego pierwsza baba Paulinę z domu Magnor, postać z Dracha. No i Kirchhoff, co tutaj mamy? Dynkman, no, taki moderny, no ale mamy tabula ku zocy tych, którzy polegli na frontach I i II wojny światowej. Poległych i internowanych, no i też nie ino na frontach. Ja. I co tutaj mamy? Urna ze Donbasu. No, Donbas. Tam ginęli nasi ojcowie. I mono jakieś szczątki małe też tam ustały, które się rozłożyły. Nieborowice. Wieś powstała we 15 stoleciu. To jest familijno wieś Alojza Pokory ze Pokory powieści Szczepuna Twardocha. A co my tu mamy? No, Bahnhof, Klejbanki, które niedawno gmina przejęła. Mam nadzieję, że to jest to. Ja, dobre, roztomili. Już widzę, co je. Ja, to będzie to. Obejrzyjcie. Ja, pieronie. Ja. Nieborowice. I tukej. Ja, obejrzyjcie. Muszę dać pozór, co wy się nie wywalić. Tu są te glajzy. Tu są te glajzy. Jedna glajza, drugi nie widza. Obejrzyjcie. Ja. To było tu. A tam są te szerokie glajzy. Ja, obejrzyjcie. Tu jeszcze kąsek tej glajzy. No to już złomią, że na ajza mono wycięli jakoś. Obejrzyjcie, tu wam pokorza. O. O. Ja. Ja. Sum. Są glajzy i to je to. Będą to retować. No dobrze. To już tu nie funkcjonuje. A i tu była i drugo. Ona. Tu są też glajzy. Obejrzyjcie. No to była ta strasa, o której że godą i no tam we stanicy to funkcjonuje.
tu już nie funguje. Wiele kilometrów tego było. No i macie, Pieronie, bunkry. Pieronie, moje fusy to już pływają w tych szczewikach. Beztrowa, wysoko, Rzechrzow, jeszcze nie wiadomo ile. Pieronie, do macie. 39 rok, Niemcy to wybudowały, bo tu były Niemcy, no ale tam już niedaleko Knurów Polska, ja. Użyte dopiero w 1945 roku, kiedy broniono się przed Sowietami. No i dzisiaj mamy trochę tego. Tam jeszcze trochę tego je, nie będę tu wszędzie łaził. Powiedział mi o tym Sebastian Rosiak ze Durś. Mogłeś tu nie iść. Pieronie, jak ją wyglądą. Fuzekle przemoczone, galoty do połowy. Ja nie ma fan takich militarnych unych, ale no, niekiedy są, no to na nawigacji znajdziecie, ja. I no trzeba iść piechty trochę. Nieborowsko, Kuźnia. W 1992 roku ponad 181 hektarów nieborowskiej Kuźnie wcielono do Knurowa. A za mną eklektyczny pałac z 1880 roku. Dzisiaj jest tu dom pomocy społecznej. Wilcza. No i mamy zaś fajnisto tabula, z której możemy się dowiedzieć, co tu jest ciekawego. Kamień, który informuje, że w 1486 roku była pierwsza wzmianka o Wilczy. Wilcza to jedyna wieś, która w 1922 roku po Śląskiej Wojnie Domowej weszła pod polski reskirunek. Jedyną wieś ze gminy, ze dzisiejszej gminy Pilchowice. Ja no, tak ta granica szła, no, niesprawiedliwie często, no, ale to my już go dali nieroz. No i co tutaj mamy? Pałac neogotycki z XIX stulecia. Co się tu robi? Część zadbano, część zaniedbano. No, na plastikowe okna wymieniają, no nie fajnie to wygląda. Tam jeszcze są oryginalne. No, widzę, że kiedyś będzie drugie życie tu przywrócone, no ale nie tą drogą, nie plastikowe okna, proszę, Pieronie, to możemy dawać do jakichś 50-letnich budynków, no ale to ponad 100 lat, ze 150, niżki mówię. We Wilczy stoi kościół świętego Mikołaja. Pierwszy kościół stoi już tu pod koniec XV stulecia. No ale spłonął podczas wojny 30-letniej i we połowie XVII stulecia wybudowano tu kościół. No ale to nie ma jeszcze ten. We połowie XVIII stulecia stanął ten kościół, stary rozebrano. A na początku XVIII stulecia zamieniono wezwania, bo to był kościół w niebowzięcio Matki Boskiej, a we Gorzycach, we Krysie Wodzisławskim był kościół świętego Mikołaja. Zamieniono wezwania, obrazy, no i tak zostało. A co tu jeszcze mamy z wiedownego Rhein? Obraz Matki Boskiej Frydeckiej ze Frydka na Śląsku pod czeskim rozkierunkiem, ja. I obraz z 1709 roku i szrajbunki we Godce Morawskiej. Niestety już łoziem fez nie skoro, jakżeś przyszedł, no to już kościół był zawarty. No, fez dzisiaj długo rajzuje. No, mono jeszcze kiedyś muszę tu przyleć i obejrzeć te szrajbunki. We Godce Morawskiej szrajbunki. No, to jest coś. Wieś Wilcza, moja jeszcze eksklawa, tak jakby na placu Knurowa, no ale tu mamy już Czerwionka Leszczyny, gmina i Czuchów, bo to się mianuje Wilcza Czuchów, no to nie ma to, tam je Knurów. Jak to je? No mamy Wilcza, mamy Kąsek Knurowa, no i zaś mamy ta Wilcza, kero się nie kupluje ze tą Wilczą, Wilcza Czuchów. Kajgenau to je, no nie znodrzech na landkarcie, a widzę już bateria zaraz będzie wyczerpano. Chowcie się.